Maria i Nadia chcą odwiedzić przyjaciółkę i w tym celu podróżują samochodem z Gdyni do Ustrzyk Dolnych. Łącznie z postojami i zwiedzaniem po drodze różnych ciekawych miejsc podróż trwa dwa dni. Żeby zaoszczędzić na paliwie, jadą cały czas z taką samą prędkością. Wszystko jasne. Jeżeli x reprezentuje czas w godzinach, a y drogę w kilometrach, to które z równań przedstawia prędkość jazdy większą niż ta, z jaką jechały dziewczyny? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. W pierwszym dniu jechały przez 4 godziny i przejechały w tym czasie 240 km. Gdybyśmy chcieli obliczyć prędkość, z jaką jechały, to podzielilibyśmy przejechaną drogę przez czas podróży. Przejechały 240 km w ciągu 4 godzin: 240 km podzielone przez 4. To 60 km na godzinę, czyli jadą z prędkością 60 km na godzinę. Jeżeli założymy, że cała podróż odbywała się z taką samą prędkością, to w ciągu drugiego dnia również powinny jechać z prędkością 60 km na godzinę. Możemy to łatwo sprawdzić: 60 km na godzinę razy 5 godzin to rzeczywiście 300 km, albo odwrotnie 300 podzielone przez 5 równa się 60. No to wiemy, że jechały równo 60 km na godzinę. Które z tych równań przedstawia zależność pomiędzy czasem wyrażonym w godzinach i drogą wyrażoną w kilometrach, czyli prędkość większą niż 60 km na godzinę? W tym pierwszym równaniu mnożymy czas, czyli x razy 60 i otrzymujemy y, czyli przejechaną drogę. To samo zrobiliśmy tutaj w tabeli. Czas razy 60 i otrzymujemy drogę. I 60 to dokładnie prędkość z jaką jechały dziewczyny, ale nam chodzi o większe prędkości i wygląda na to, że wszystkie te pozostałe odpowiedzi reprezentują większe prędkości. W drugiej odpowiedzi czas razy 65 km na godzinę da w wyniku dłuższą przejechaną drogę. Tutaj jedziemy z prędkością 70 km na godzinę. W ostatniej odpowiedzi 80 km na godzinę. Wszystkie te trzy odpowiedzi są poprawne. Zróbmy jeszcze jedno podobne zadanie. W sklepie Stare Dobre Winyle jeden z działów, nazwany Stare, sprzedaje płyty z prędkością obrotową 78 obrotów na minutę. Na wykresie poniżej pokazane są liczby wykonanych obrotów i czas odtwarzania w minutach różnych ścieżek na płytach z innego działu. Dział nazywa się Dobre. Które płyty stare czy dobre mają większe tempo rotacji? Rotacji, czyli tempo obrotów. Płyty z działu stare obracają się z prędkością 78 obrotów na minutę. Sprawdźmy, jaka jest prędkość obrotowa płyt z działu Dobre. Przy odtwarzaniu utworu z pierwszej ścieżki w ciągu 3 minut płyta wykonała 135 obrotów. Ile to jest obrotów na minutę? Jeżeli podzielimy liczbę obrotów przez liczbę minut, to otrzymamy prędkość obrotową w obrotach na minutę. 135 przez 3. 3 mieści się 10 razy w 30, 40 razy w 120 i jeszcze 5 razy w 15. 135 wygląda na to, że 3 mieści się w 135-45 razy. Z pomiarów odtwarzania pierwszej ścieżki wynika prędkość obrotowa 45 obrotów na minutę. Ścieżka druga to również 45. 4 razy 45 to 2 razy 90 albo 160 i 20. Również 45 obrotów na minutę. Tak samo ścieżka trzecia. 5 minut. Razy 45 obrotów na minutę to 225 obrotów. Czyli płyty stare mają prędkość 78 obrotów na minutę. W ciągu jednej minuty płyta obróci się 78 razy. A płyty dobre mają prędkość 45. Czyli stare wykonują więcej obrotów w ciągu jednej minuty. Czyli zaznaczamy odpowiedź. Stare mają większe tempo rotacji. Wykonują więcej obrotów na minutę.